Witam Cię w odcinku, w którym opowiem Ci, jak w pięciu krokach zwiększyć skuteczność Twojego odchudzania i przestać borykać się z efektem jojo. Ten materiał pomoże Ci zrozumieć wiele ważnych zagadnień i przygotować się odpowiednio do procesu odchudzania. Na wstępie do tego materiału chciałem Ci powiedzieć o samym problemie nadwagi i otyłości, bo dotyka on aż 58% Polaków. A nadmiar tkanki tłuszczowej niesie ze sobą negatywne skutki zdrowotne, jak na przykład nadciśnienie, cukrzyca typu drugiego, niewydolność serca czy choroby wieńcowe. I faktycznie, wiele osób ma problem z samym odchudzaniem, ale jeszcze więcej ma problem z utrzymaniem efektów. Dlatego w statystykach widzimy, że aż 80% osób, które się odchudzały, wróciły do punktu wyjścia, lub nawet po odchudzaniu zaczęły tyć jeszcze bardziej. Dlatego dzisiaj w tych pięciu krokach Powiem ci, jak zaplanować efektywne odchudzanie, co zrobić w samym procesie zmiany, ale też co zrobić po skończonej redukcji masy ciała, bo jeżeli zadbamy o czas przed, w trakcie i po, to tak naprawdę możemy mówić o skutecznym odchudzaniu. Pierwszym krokiem, który powinna zrobić każda osoba, która chce się odchudzać, to jest to zdefiniowanie swoich celów i stworzenie odpowiedniego planu działania. Przed odchudzaniem Usiądź i rozpisz cele krótkoterminowe oraz długoterminowe. Te pierwsze mówią ci, co trzeba zrobić w najbliższym czasie, z kolei te drugie wzmacniają twoją motywację i wyznaczają konkretny kierunek działania. Moją ulubioną metodą do wyznaczania celów jest smart, bo cel musi być konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny oraz określony w czasie. Już Ci wytłumaczę na prostym przykładzie odchudzania 10 kg. Rozbijając sobie to na czynniki pierwsze, jeżeli mamy ten konkretny cel, czyli redukcja wspomnianych 10 kg, to musimy go jakoś mierzyć. W tym przypadku może być to na przykład pomiar masy ciała, sprawdzanie jak leżą na Tobie ubrania, czy też robienie sobie zdjęć poglądowych. Do tego cel musi być istotny. Jeżeli ten cel nie jest ważny dla Ciebie, tylko robisz to dla kogoś, to nigdy go nie osiągniesz, bo twoja motywacja nie będzie na tyle duża. Jeżeli to już masz, to twój cel musi być osiągalny. Jeżeli naprawdę potrzebujesz i chcesz schudnąć 10 kg, to nie możesz dać sobie na to dwóch miesięcy. Zawsze bierz pod uwagę jakieś przeszkody, twoje zasoby, możliwości, przeszłość, którą już masz dietetyczną i daj sobie realny czas, w którym możesz to osiągnąć. Najlepiej i te cele krótkoterminowe, i długoterminowe. Daj sobie na wszystko dwa tygodnie więcej, bo lepiej pozytywnie się zaskoczyć niż negatywnie rozczarować i cała ta metoda SMART przyniesie Ci na pewno dużo większe rezultaty niż działanie na oślep. Tylko jak już mamy wyznaczone te cele metodą SMART, to musimy mieć do tego jakiś konkretny plan działania. Pamiętaj, że nie ma idealnego czasu na rozpoczęcie zmiany nawyków żywieniowych. W każdym roku kalendarzowym są święta, urodziny, Pączki nagle nie znikają, więc wszystko jest tak samo, a to, że ty zmieniasz swoje życie, nie znaczy, że świat się zmienia. Dlatego stwórz sobie plan minimum, optimum i maksimum, bo nawet jeżeli przez większość roku będziesz realizować totalne minimum, to będziesz o krok do przodu, niż jak nie będziesz robić po prostu nic. Podam ci teraz prosty przykład, który jest z życia wzięty chyba każdego z nas. Pomyśl sobie o dniu, który zaplanowałaś od A do Z. Był on idealnie zaplanowany, było w nim mnóstwo zadań do wykonania, a na koniec dnia okazało się, że połowa lub trzy czwarte z nich nie została wykonana. Wiesz dlaczego tak jest? Bo mamy tendencję jako ludzie nakładania na siebie zbyt wielu rzeczy i nie patrzymy na to, że, nasy, że nasze zasoby psychoenergetyczne po prostu się wyczerpują i nie jesteśmy w stanie aż tak dużo rzeczy zrealizować w krótkim okresie czasu. Dlatego do swoich celów stwórz sobie plan minimum. Jest to taki plan, który wykonasz w każdym dniu, w którym nawet nie masz czasu i energii. Pomyśl sobie, tworząc ten plan, że boli cię głowa, wszystko idzie nie po twojej myśli i po prostu nic ci się nie chce. Do tego stwórz sobie plan optimum oraz maksimum. Ten pierwszy będzie stworzony do tygodni, w których jest po prostu twoja normalna rutyna. Jesteś w stanie wykonywać działania, które sobie zaplanowałaś, nic cię nie boli i masz ilość czasu, którą wcześniej uwzględniłaś. A plan maksimum to jest taki plan, który masz wybitny tydzień, masz mnóstwo energii, więcej wolnego czasu i możesz wtedy po prostu eksperymentować. Teraz dam Ci konkretne trzy przykłady, jak możesz sobie to rozplanować. Jeżeli wcześniej nie gotowałeś zbyt dużo, jadłeś w restauracjach czy w żabce, to tworząc sobie plan minimum, optimum i maksimum musisz to wszystko uwzględnić. Załóżmy Twoim planem minimum jest przygotowanie dwóch posiłków dziennie i wybranie gotowca z lepszym składem. To też jest ok, bo Ty nie dążysz do idealizmu, tylko do tego, żeby stworzyć plan działania pod siebie i swoje aktualne możliwości. Planem optimum w tym przypadku może być przygotowanie trzech posiłków dziennie i wybranie jednej przekąski, która będzie zdrowa i wartościowa, a Ty poświęcisz dzięki temu mniej czasu w kuchni. A planem maksimum jest przygotowanie w ciągu dnia wszystkich posiłków przez Ciebie, które mogą być proste i na dwie porcje. Ale jest to i tak Twój najwyższy plan. Drugim przykładem może być aktywność fizyczna. Jeżeli na co dzień nie dbasz o ilość ruchu, to automatycznie nie wrzucaj sobie 10 tysięcy kroków jako Twój cel, bo już w pierwszym tygodniu może Ci się to nie udać. Twoim planem minimum może być 3 tysiące kroków. Twoim planem optimum może być 6 tysięcy kroków, a maksimum 9 tysięcy kroków. Zawsze dawaj sobie takie trzy właśnie możliwości, bo dzięki temu. Nie rozczarujesz się, a będziesz się na co dzień motywować. I ostatnim przykładem jest picie wody. Jeżeli aktualnie wodą zalewasz tylko herbatę oraz kawę i nie pijesz jej samej, to nie zaczniesz nagle pić półtorej litra wody, bo jest to nierealne. Dlatego Twoim planem minimum może być jedna szklanka wody dziennie. Planem optimum mogą być trzy szklanki wody dziennie, a maksimum sześć szklanek wody dziennie. I jak widzisz, daje to. Większą przestrzeń i możliwości, których możesz się realizować na przestrzeni roku. Jeżeli wykonasz już krok pierwszy, to masz naprawdę solidne fundamenty do zmiany i możesz przejść do kolejnego kroku. A krokiem drugim jest zwrócenie uwagi na swoje przekonania i stworzenie sobie planu awaryjnego. Tak naprawdę nie ma co ukrywać, że każda osoba, która się odchudza, praktycznie ma za sobą już jakieś próby, które są nieskuteczne. I jeżeli my mamy przekonanie, że po co się odchudzać, skoro nie jestem wystarczająco dobra, to uwierz mi, że już to może skreślić cały twój plan działania i to, czy będziesz miała efekty, czy nie. Dlatego z jednej strony medalu widzę, że wiele osób uważa się za niewystarczająco dobrych, żeby cokolwiek zmienić, ale z drugiej strony chcą działać na 100% albo nic, bo twierdzą, że to jest idealny sposób, bo inaczej to po prostu nie wyjdzie. Więc, jeżeli masz już za sobą nieudane próby odchudzania, to nie obwiniaj za to siebie, tylko sprawdź, jak wyglądał Twój plan, bo z pewnością z Tobą jest wszystko ok, ale Twoja dieta lub trening był po prostu niedopasowany do Twoich możliwości i dlatego skończyło się to niepowodzeniem. Dlatego chcę Ci powiedzieć o czterech przekonaniach, z którymi spotykam się na co dzień i naprawdę blokują one proces i mogą utrudnić Twoje odchudzanie. Pierwszym z nich jest myśl, że muszę trenować codziennie przechodząc na dietę. A to wcale nie jest prawda i powinnaś dopasować treningi do swoich możliwości czasowych oraz regeneracyjnych. Bo możesz trenować raz w tygodniu albo nawet wcale, a jeżeli wygenerujesz deficyt kaloryczny, to i tak schudniesz. Drugie przekonanie, z którym spotykam się praktycznie zawsze, to że na zdrowej diecie nie mogę jeść słodyczy. I okej, okay, słodycze nie są zdrowym produktem, ale jeżeli nie wyobrażasz sobie bez nich życia i sobie ich zakażesz, to z pewnością będzie trudno Ci schudnąć a już nawet nie mówię o utrzymaniu efektów. Dlatego nie wyklucza ich całkowicie ze swojej diety, tylko poświęć im znacznie mniejszą część, żeby stanowiły one około 10-20% całego odżywiania. Trzecim przekonaniem, na które zacieram ręce, jest właśnie to, co dzieje się najczęściej w styczniu, czyli żeby schudnąć, muszę przejść na specjalną dietę. I szukamy wtedy jakichś magicznych sposobów, postów, Restrykcji czy głodówek, a tak naprawdę wystarczy wygenerować deficyt kaloryczny. Jeżeli to zrozumiesz i zrobisz krok pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty z tego filmu, to schudniesz i nie będziesz się po prostu męczyć. Czwartym i ostatnim przekonaniem, o którym chcę Ci powiedzieć, jest to, że dieta jest albo niesmaczna, albo nudna, albo droga, a najlepiej wszystko naraz. Pamiętaj, że możesz robić zakupy w każdym popularnym supermarkecie i nie musisz wybierać bardzo drogich produktów, bo to nie cena świadczy o jakości i prozdrowotności. Do tego Twoja dieta nie musi być nudna i niesmaczna. Możesz eksperymentować i włączać zdrowe produkty w różnych odsłonach i się tym bawić. Dlatego te przekonanie jest nieprawdziwe i nie musisz jeść zawsze suchego ryżu z kurczakiem i brokułem. I w tym miejscu chciałbym jeszcze Ci powiedzieć o planie awaryjnym. Bo to, że przechodzisz na dietę nie oznacza, że zawsze będziesz mogła realizować plan minimum, optimum oraz maksimum, bo będą sytuacje, jak właśnie urodziny czy święta, gdzie nie będziesz w stanie w ogóle realizować planu, ale to nie oznacza, że masz przychodzić na takie spotkania ze swoją dietą i przed tym robić milion kroków i treningów, bo powinnaś się dobrze bawić, ale zachować przede wszystkim złoty środek i umiar. A dzięki temu połączysz zdrowy styl życia z towarzyskim życiem i tym, żeby po prostu utrzymywać relacje międzyludzkie. Dlatego, tym, co musisz zrobić, to przestać myśleć o takich sytuacjach jako czymś, co jest dla ciebie stresujące i gdzie dzielisz jedzenie na dobre i złe. Niech będzie w Twojej głowie to, że przez 265 dni realizujesz swoje założenia, czy to jest plan minimum, optimum czy maksimum, a przez te 100 dni po prostu nie będziesz w stanie ich zrealizować. I jeżeli przez. Trzy, czwarte roku będziesz dbać o swoje zdrowie i nawyki, a w tych studniach zachowasz umiar, ale też będziesz dobrze się bawić, to złapiesz właśnie złoty balans i nie będziesz już nigdy niewolnikiem diet. Najgorsze, co możesz zrobić w takich sytuacjach, to karać się przed takimi spotkaniami lub po nich, czy to głodówkami, czy aktywnością, lub w ogóle na nie nie iść, bo to nie jest zdrowa dieta i zdrowa relacja z jedzeniem, tylko właśnie niewolnictwo. Dlatego pamiętaj, żeby podchodzić do tego z umiarem. Nie głodzić się przed, ani w trakcie, ani po, tylko dobrze się bawić, zachowując umiar i wracać później do swoich założeń, które nie są nagle jakimiś planami z kosmosu. Trzecim krokiem na dzisiaj jest Twoja dieta, bo jeżeli mamy już plan, cele, przekonania przerobione i plan awaryjny, to musimy zająć się w ogóle samym odżywianiem, no bo ono jest tutaj bardzo ważne. Wyróżnię teraz 5 filarów Twojej diety, o które musisz zadbać, żeby skutecznie zredukować nadmierną masę ciała. Pierwszym najważniejszym filarem jest odpowiedni deficyt kaloryczny. Twoje zapotrzebowanie możesz obliczyć na mojej stronie internetowej www.dietetycznyluz.pl w zakładce Kalkulator. Od swojej całkowitej przemiany materii odejmie nie więcej niż 10-20%. Jeżeli to już masz zrobione, to teraz zajmij się makroskładnikami. Podam Ci ogólne wytyczne, które możesz dopasować do siebie. Węglowodany niech stanowią od 45 do 60% kaloryczności diety. Tłuszcze od 25 do 35%. Białko z kolei oblicz i niech stanowi ono około 1,6 g na kilogram masy ciała. Teraz skup się na odpowiedniej kompozycji talerza. Podziel sobie go na trzy części i niech połowę z niego stanowią warzywa, jedną czwartą źródła białka, z kolei jedną czwartą węglowodany. Najlepiej niech to będą złożone i pełnoziarniste. Cały posiłek polej około łyżką oliwy lub dodaj garść orzechów. Tak skomponowane posiłki postaraj się spożywać w skupieniu, bez pośpiechu i rozpraszaczy. Dzięki temu zwiększysz swoją sytość. I na sam koniec zapamiętaj o tym, co już mówiłem. Czyli około 10-20% Twojej całkowitej diety mogą stanowić produkty mniej zdrowe, rekreacyjne. Więc, jeżeli masz ochotę, to w umiarkowanych ilościach dodaj do swojej diety jakiegoś batona czy ulubionego fast fooda. Czwartym krokiem, o który musisz zadbać w procesie zmiany, jest odpowiedni poziom motywacji. Nie możesz tylko na niej bazować, ale nieprawdą jest, że wystarczy tylko chcieć. A sam poziom motywacji jest ogólnie ważny w zmianie swoich nawyków żywieniowych. Dlatego musisz zdać sobie sprawę z trzech ważnych aspektów. Po pierwsze, dlaczego chcesz się zdrowo odżywiać i nie możesz patrzeć tylko na odchudzanie. Po drugie, że motywacja jest ulotna i będzie na różnych poziomach w procesie zmiany. I po trzecie, że musisz rozplanować różne motywacje, bo mamy ich aż cztery. Dlatego teraz weź kartkę i długopis i do każdej motywacji wypisz swoje cele. Które tutaj dopasujesz. Pierwsza motywacja jest to wewnętrzna i skoncentrowana na unikaniu przykrości. Może być to na przykład motywacja typu: jeżeli nie zadbam o swoje odżywianie, to zwiększam ryzyko na przykład zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Druga motywacja jest to wewnętrzna i skoncentrowana do dążenia do przyjemności. Może być to na przykład: jeżeli będę zdrowo się odżywiać, to zadbam o swoje zdrowie, nie będę mieć zadyszki, gdy będę wchodzić po schodach i będę po prostu lepiej się czuć. Trzecia motywacja jest to zewnętrzna i skoncentrowana na unikaniu przykrości. Może być to na przykład motywacja typu, jeżeli nie schudnę, to będę gorzej czuć się wśród rówieśników. Czwarta motywacja jest to zewnętrzna i skoncentrowana na dążeniu do przyjemności. Może być to na przykład, jeżeli schudnę będę wyglądać lepiej w stroju kąpielowym lub lekarz pochwali mnie za moje wyniki badań. My się skupiamy tylko na motywacji zewnętrznej, więc warto wypisać sobie również tą wewnętrzną, bo ona jest silniejsza i dzięki niej możesz w łatwiejszy sposób utrzymywać wyższe poziomy właśnie wspomnianej motywacji i do tego mam kilka sposobów, jak możesz ją wzmocnić. Na przykład, podpisać umowę z samym sobą. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale jeżeli podpiszesz taką umowę na kartce, to uwierz mi, że zobowiążesz się przed samym sobą, co jest już jakimś tam kopem do działania, lub możesz podpisać umowę z kimś, na kim ci po prostu zależy lub komu ufasz. Po drugie, znajdź wsparcie wśród bliskich lub rodziny. Niech oni cię wspierają w przygotowaniu zdrowych posiłków, w aktywności fizycznej, czy w różnego rodzaju innych twoich celach. I na koniec warto, żebyś nagradzała się za realizowanie swoich zadań i osiąganie celów krótkoterminowych oraz długoterminowych. Ważne, żeby nie była to nagroda sprzeczna z Twoimi celami, czyli raczej nie może być to jedzenie, ale postaw na jakiś relaks, dzień w spa, masaż, ciepłą kąpiel, czy po prostu wieczór z książką lub cokolwiek innego, co chciałaś dawno temu zrealizować i nie było na to czasu. Piątym i na dzisiaj ostatnim krokiem jest zadbanie o czas po odchudzaniu. Jest to bardzo ważny czas, bo tak jak ci powiedziałem, 80% osób boryka się z efektem jojo i to się dzieje właśnie po skończonej redukcji masy ciała. Jeżeli osiągniesz już swój cel, to często pytacie mnie, czy dodawać kalorie stopniowo, czy od razu wejść na swoje utrzymanie. Jak najbardziej oblicz swoją nową całkowitą przemianę materii. I wejdźcie od razu na swoje utrzymanie. Nie ma sensu przedłużać odchudzania, bo jeżeli będziesz wychodzić stopniowo o 100 200 kalorii, to tak naprawdę przedłużasz swój czas w deficycie kalorycznym. I jeżeli zadbasz o cztery poprzednie kroki i zbudujesz swój świadomy proces, który sprawia Ci przyjemność, to tak naprawdę jest dużo mniejsza szansa na efekt jojo ale on najczęściej pojawia się też z faktu, że nie mamy już nowych celów i nie mamy właśnie tej motywacji, żeby dalej trwać w zdrowych nawykach żywieniowych. Dlatego w tym momencie koniecznie musisz wyznaczyć nowe cele, które pozwolą Ci utrzymać wypracowane efekty. Może być to jakiś cel sportowy, może nagle chcesz zacząć, nie wiem, dodać nową aktywność fizyczną lub przebiec półmaraton, nie wiem, podnieść 50 kilo w hip traście, nieważne co to jest za cel, ale dzięki niemu będzie Ci łatwiej utrzymać zdrowe nawyki żywieniowe, bo już tak naprawdę główny cel został osiągnięty, czyli ta redukcja, załóżmy, 10 kg została spełniona i możesz mieć dużo mniejszą motywację, żeby dalej zdrowo się odżywiać. No bo tak naprawdę po co? Dlatego tak ważna jest motywacja wewnętrzna, bo jeżeli osiągniesz swój cel zewnętrzny, czyli redukcja kilogramów, no to nie masz już tego napędu, który pcha cię do przodu i nie będzie Ci się chciało dalej realizować zdrowych nawyków żywieniowych, i musisz wyznaczyć sobie nowe cele, które będą ambitne i dzięki którym będziesz chciała dalej zdrowo gotować, dbać o aktywność, nawodnienie, sen i tak dalej, i tak dalej. Ja w praktyce polecam Ci przypomnieć sobie w tym momencie cele, które napędzały Cię w ogóle do odchudzania, i zdać sobie sprawę, że jeżeli rzucisz to w kąt, to wrócisz do punktu wyjścia i od nowa będziesz musiała przeprowadzić ten proces. A po drugie wyznaczyłbym właśnie jakiś cel sportowy i cel żywieniowy i zwracał się tutaj do swojego zdrowia. Czyli to, że utrzymasz tą masę ciała, pozwala Ci zachować zdrowie, przedłużyć życie itd., itd. W dzisiejszym filmie to już wszystko, co miałem Ci do przekazania. Jeżeli skupisz się na działaniu i rozpiszesz sobie wszystkie te pięć kroków, to jestem pewny, że Twój proces odchudzania będzie efektywny i utrzymasz wypracowane efekty. Nie zapomnij na koniec zostawić lajka, wrzucić mi opinię prywatną, co myślisz o tym filmie, napisać, jakie chcesz kolejne materiały i przede wszystkim zasubskrybować mój kanał.